Witam wszystkich serdecznie, Maciej Wójcik, Wybórkę Kosakowo. Gołąbki przyjęte, jest ich tam praktycznie w tej chwili 60 sztuk. Wychodzą sobie na zewnątrz. Nie chciałem tego robić, ale no nie chcę ich wypuszczać, bo mówię, u nas się zrobiła pogoda. Ale mimo tej pogody mamy ptasią grypę i praktycznie mamy zakaz typowych obloty morza robić. Ja nie chcę, żeby te młode się gdzieś błąkały, bo to mówię, różnie ludzie reagują na takie sytuacje. A gołębie stare są wypuszczone, one sobie potrenują sobie i wchodzą do gołębnika. Loty mamy na razie odwołane, ale nie tak, mówię, dopiero puszczę, jak się boks zapełni, jak dojdzie 100 gołębi. Myślę, że w tym tygodniu będzie to zrealizowane. I praktycznie gołębie będą zaszczepione ponownie po kilku dniach od ostatnich dosyłek i wówczas będą otwierane. Dzisiaj, no, chciałem Wam pokazać, dzisiaj przyszły następne gołąbki. Od jutra się zacznie, tam też kilka osób już dzwoniła. Dzisiaj przyszły gołąbki, będzie team lotowy Iwański Morel, czyli Tomek Iwański, który już od kilku lat uczestniczy w rywalizacji na WG i w tym roku jest z teamie z Bartkiem Morelem. Czyli gołąbki ładne, zdrowiutkie, zaraz je zatopujemy i pójdą do gołębnika. Praktycznie przypominam o dosyłaniu, jak już z gołębiami, wszelkiej dokumentacji. Jeżeli to, mówię, nie musi to być rodowód jakiś tam nie wiadomo jak kolorowy, wymagam wstępny rodowód, żeby był numer gołębia, numer rodziców i dokładny adres i numer telefonu hodowcy. I to na tyle dzisiaj. Do usłyszenia. Dobrze.